Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje Katechezy Życia Wewnętrznego. Zaprasza ojciec Maurycy Meszler. Kilka ogólnych uwag na zakończenie. Wszystkie dotychczasowe wywody powinny nas prowadzić do tego wniosku. Musimy uczynić mocne postanowienie umartwiania się, a postanowienie to wraz ze stanowczym przedsięwzięciem praktykowania stale modlitwy trzeba nam położyć jakby kamień węgielny pod te podstawy, na których się ma wznosić gmach naszego życia duchowego. Musi ono stanowić jedno z zasadniczych haseł naszego życia, a przy tym haśle trzeba nam trwać niezłomnie i postępować za nim jakby za ideą, uporczywie się nam narzucającą, bez względu na wszystkie ponowne upadki, które by się zdarzały. Bez wątpienia raz po raz wykraczać będziemy przeciw temu postanowieniu. Jednak szkoda stąd wynikająca da się powetować, póki zasadniczo obstawać będziemy przy nim. Pomału liczba naszych sprzeniewierzeń się postanowieniu będzie się umniejszała, aż wreszcie postanowienie nasze zamieni się chwalebnie w czyn w całym naszym życiu i zapanuje już na stałe nad nim. Natomiast od dnia, w którym byśmy zaniechali tego postanowienia, nie mamy już co myśleć na serio o życiu duchowym, ani o doskonałości. Sama tylko modlitwa nie doprowadzi nas do celu. Chcieć tylko się modlić, a nie umartwiać się wcale, jest to jedno z haseł nowomodnej, słodkawej i wodnistej ascezy, która chce znaleźć Boga i zjednoczenie z Nim wyłącznie tylko na drodze modlitwy. Ale na taką pracę szkoda czasu i atłasu. Po latach i po licznych próbach stać będziemy na tym samym jeszcze miejscu, z któregośmy wyszli. Tu zaradzić mogą tylko modlitwa i umartwienie, ściśle ze sobą połączone. Podobnie jak się wspierać i uzupełniać muszą dwa skrzydła do lotu, jak koniecznie potrzeba dwóch rąk, by ręka rękę umyła. Modlitwa i umartwienie oboje ściśle należą do siebie. Gdzie nie ma umartwienia, tam nie ma też modlitwy. Już do samej modlitwy potrzeba umartwienia, a gdyby nawet można się modlić bez niego, nie znaleźlibyśmy jednak na modlitwie Boga. Człowiek nieumartwiony szuka Boga na modlitwie, ale go nie znajduje. Przeciwnie, umartwionego nawiedza Bóg, bo serce jego jest oczyszczone i przysposobione do zjednoczenia się z nim. Bóg dostatecznie, owszem, więcej niż my sami, pragnie udzielać się nam i jednoczyć się z nami. Szuka jednak serca czystego i umartwionego. Niemniej jednak jest prawdą, że nie będziemy się umartwiać, jeśli modlić się nie będziemy. Umartwiać się to rzecz trudna, jedynie łaska Boża może nam ją umożliwić i ułatwić. Łaskę zaś zdobywamy na modlitwie i przez modlitwę. Kto zatem chce być mężem roztropnym i dom swój budować na trwałym gruncie, niech go buduje na opoce modlitwy i zaparcia samego siebie. Oczywiście niemiło nam słuchać o umartwieniu, a mozolna to rzecz postępować po drodze zaparcia samego siebie. Ależ my ludzie sami zepchnęliśmy się na ten tor przez grzech. Musimy zatem iść teraz tą ścieżką, jakkolwiek ona jest uciążliwą dla nas. Nie zapominajmy jednak,
że droga grzechu wcale nie jest łatwiejsza, a że jarzmo namiętności stokroć gorzej uciska. Nie unikniemy grzechu bez umartwienia. Nie ma zatem innego wyboru, albo umartwiać się, albo ulegać grzechowi. Ciężką właściwie staje się droga umartwienia tylko wskutek połowiczności naszej woli. Zdobądźmy się więc na całkowite i stanowcze postanowienie i ufajmy łasce. Z biegiem czasu ścieżka umartwienia stawać się będzie coraz łatwiejszą, a wreszcie nawet miłą. Ze śmierci zrodzi się życie, a z mocnego wyszła słodkość. Cierniowy bowiem krzak zaparcia się samego siebie wydaje nie tylko kolce, ale i różne wesela i nadprzyrodzone pociechy. Lecz tej pociechy duchowej musimy się na tej ziemi dobijać w ciągłej walce, jak w ogóle wszystkiego, co prawdziwie piękne i wielkie na tej ziemi. Trudy i mozoły nikną wobec radości, która opromienia skroń bohatera. Oto pogodne oblicze umartwienia, które tak często przeraża ludzi. Zarzutów przeciw umartwieniu jest oczywiście spora liczba. Mówi się na przykład: umartwienie to rzecz nie na nasze czasy. Szkodzi ono zdrowiu i utrudnia pracę. Pozwolę sobie tu zrobić pewne zastrzeżenie. Od wewnętrznego umartwienia nikt nas uwolnić nie może. Zresztą nie zaszkodzi ono ani zdrowiu, ani naszym zajęciom. Co więcej, nawet o umartwieniu zewnętrznym powiedzieć można, że w dzisiejszych czasach byłoby mniej chorych, gdyby więcej stosowano w życiu umartwienie. I praca jest dobrym umartwieniem. To rzecz niewątpliwa. Ale już do tego, żeby można dobrze i sumiennie pracować, znowu trzeba nam umartwienia. Inaczej bowiem zajmować się będziemy sprawami niepożytecznymi albo uprawiać jakieś robótki z amatorstwa. A to nie jest praca. Umartwienie to staroświecka asceza, powiadają inni. O ile wiem, świat został ten sam co dawniej i nie zmienił się wcale. Chrystus Pan także się nie zmienił. Cel życia i droga do Niego również nie uległy zmianom. Wobec tego trzeba chyba pozostać przy starym umartwieniu. Na wewnętrzne umartwienie godzę się, ale na zewnętrzne nie, wołają jeszcze inni. W tym ich wołaniu tyle prawdy, że umartwienie wewnętrzne jest pod każdym względem lepsze i potrzebniejsze. Stąd jednak nie wynika wcale, żeby zewnętrzne można zupełnie zaniedbywać. Bez tego bowiem nie ostałoby się również i wewnętrzne. Lekceważenie umartwienia zewnętrznego i pomiatanie nim nie zgadza się z duchem Chrystusowym i nie liczy się zgoła z tym stanem i z tymi warunkami, jakie nastały po upadku Adama w grzech. Z ciała pochodzi połowa naszych grzechów i przeszkód w dobrym. Według nauki chrześcijańskiej ciało nasze jest nie tylko jakąś siłą złą, którą w karbach trzymać musimy, lecz także drogocenną mirrą pokuty i zadośćuczynienia za grzechy nasze i całego świata. Jest ceną i okupem dla nabycia łask szczególnych, oświeceń i zasług na życie wieczne. Z tego to powodu dusze niewinne najbardziej umartwiają swoje ciało. Jeszcze inni mawiają, że z początku może się przydać umartwienie zewnętrzne, ale z wiekiem traci swoje znaczenie. Gdybyśmy to mogli kiedyś odbiec od własnego cienia, od własnego ciała i jego wpływów na duszę również nigdy nie zdołamy uciec. Zaparcie się to abecadło życia duchowego,
nigdy o tym zapominać nie wolno. W tych wszystkich jednak zarzutach leży ta prawda, że umartwienie jest dla biednego, upadłego człowieka rzeczą przykrą i że do stałego ćwiczenia się w nim trzeba nam ciągłego wysiłku woli. A przecież tego właśnie nam potrzeba, żebyśmy mogli zło pokonać, a wyrobić w sobie siłę działającą tylko dobrze. Droga wprawdzie uciążliwa, ale kres jej wspaniały i chwalebny. Szlachetny człowiek nie żałuje ofiar dla wielkich celów. Dlatego święty Tomasz Akempis kończy swój rozdział o królewskiej drodze krzyża następującymi słowami. Po przeczytaniu i rozważeniu tego, niech to będzie naszym wnioskiem końcowym. Przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego. Aby zaś nie ugiąć się pod ich naporem, trzeba się zdobyć na systematyczne, wszechstronne i ustawiczne umartwienie. Przyjacielu, kupując książki albo audiobooki na stronie małego, rodzinnego, chrześcijańskiego wydawnictwa na jej głowie.pl sprawiasz, że pojawiają się audiobooki i książki największych mistrzów życia duchowego, które nie były publikowane od kilkudziesięciu lat. Pamiętaj, prosimy o nas w modlitwie. My pamiętamy o Tobie.